Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 22 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. Jak wiemy, nadal bawimy się tutaj z przemysłem. No i teraz muszę trochę posiedzieć i pomyśleć, jak to zrobić, bo... Tak... Tutaj mamy różne drzewa. Aha, to jest tylko wygląd. Aha, to jest tylko wygląd, to nie daje niczego więcej. Aha, dobra. Czyli nie, bo myślałem, że możemy zmieniać tutaj typ upraw, ale nie, widzę, że nie. Widzę, że nie można tego zrobić. To w sumie nawet dobrze, bo dzięki temu nie ma problemu z ogarnięciem tego, jakie drzewa mamy do produkcji, typu, że na przykład z dębów można produkować te, jak to się nazywa, płyty budowlane, a na przykład z sosny lepiej robić wióry, tak? Dzięki Bogu jeszcze czegoś takiego nie wprowadzili. Chociaż przyznaję, że to byłoby na pewno bardzo interesujące rozwiązanie, muszę przyznać. Że to byłoby na pewno turbo ciekawe. Ale z drugiej strony wyobrażacie sobie, jakie to by były ogromne zawirowania przy budowie, przy ustawianiu całej produkcji i tak dalej. Ja sobie tego chyba nawet nie chcę wyobrażać. Jak to, że to miejsce jest już zajęte? To miejsce nie jest już jeszcze zajęte. Ja go jeszcze nie zająłem. O, a może jednak było już zajęte? Dobra. Dobra, wysypujemy jeszcze więcej ziemi. Unbiased information is essential to proper development. Still, people find it hard to understand that skewed information corrupts their conclusions. In context of social importance, like in the Mars Project, information has to be undistorted and addressed without preconceptions. With scientifically based information, the most difficult arguments can be settled without issue. And that's my ambition with this radio show, to report indisputable facts in between good songs. Like this one, for instance. Dobra, wysypujemy teraz ziemię. Panam sobie pogadała. My natomiast, jak widzicie, wysypujemy ziemię. Tutaj, tak. Teraz burzymy ten kawałek. Za mało ziemi. No, muszę przyznać, że to będzie też fajnie wyglądać. Chodźmy zatem tutaj, wziąć sobie trochę ziemi. Ale najpierw przydałoby się mieć też trochę pieniędzy na wzięcie sobie tej ziemi. Dajmy tutaj dużo usług. Jak tam moje wysypisko? 61%. No dobra, rozumiem. A jak tutaj cmentarz? O, 530 na 3000. No dobra, to jeszcze... Jeszcze może być, ale to nie jest jakaś bardzo fajna wiadomość.
Ale co jest najfajniejsze, to fakt, że tu powstanie za niedługo poziom 3, a tu powstanie poziom 4 i to będzie już ostatni poziom naszego miasta. Wtedy będziemy już tylko zajmować się w zasadzie rozbudową naszego miasta na boki, czyli dobudowywaniem kolejnych dzielnic i kolejnych części tej ogromnej dzielnicy, która tutaj nam wyrosła. Dobra, i teraz po ile ta droga jest? Po 500. No spoko. Czyli tutaj. Tutaj musimy wziąć część tej ziemi. Tak. Dobra. Tu jest 800 i tu też tyle powinna kosztować. Dokładnie tak. Ekstra. Czyli teraz zaznaczamy, że to wszystko to jest tutaj też ten obszar przemysłowy. Zaznaczamy też, że to jest jedna ta sama dzielnica. Tak, coś takiego. Dobra, mamy wyznaczone nowe obszary leśne. Tutaj widzę też, że światła nam się włączyły. Wow, dużo świateł się włączyło, więc wyłączamy je wszystkie, bo światła to zło. No dobra, teraz moje pytanie. Tu są przechowywane surowce przemysłu drzewnego, tak? Leśnego. Okej. No dobra, ale ja bym chciał zobaczyć... Dlaczego samochody ciężarowe to importują? Dlaczego samochody to importują, a nie dowożą? Okej, wbiliśmy nowy level parku, ale to nie jest coś, co mnie interesuje w tym momencie. Bo produkcja własna jest za mała. Dlatego importują. Czyli musimy mieć więcej tych upraw leśnych. Na to wygląda.
No dobra. Gdzie byłoby dobrze? Tu można, bo tu jest mało tej ziemi, więc wyrąbać tutaj ten kawałek. Dobra. Ile ta droga tu kosztuje? 500, czyli w tą stronę też 500, tak. Oczyścić teraz tą część, zabrać mi tą ziemię stąd teraz, proszę. Okej. Już nie ma ziemi. Nie, jeszcze tutaj dotąd trzeba wywalić. O, dotąd, tak. Teraz tutaj 1500, tak? Tak, 1500. Czyli dotąd. Potem tutaj ma być trójpasmówka taka zwykła. W sumie nie. W sumie nie. Dajmy taką tą fajniejszą trójpasmówkę. Skoro tu ma być przemysł drzewny, no to niech jest ten, niech jest więcej drzew. Dobra, i teraz... Teraz potrzebujemy czego? Potrzebujemy... tartaku, tak? Składnica drewna. Składnica trocin. Magazyn trocin. Okej, rozumiem. Czyli teraz bierzemy tak. Aha, to musi stać tu. Zbyt strome. Aha, musi być. Jezus, ale to ma wymogi? Ja nie mogę. Dobra, dajcie to tak. Wow! Wow! Patrzcie, co znalazłem. Dobra, burzymy teraz ten kawałek. Tutaj tą całą część wyrównujemy. O, tak. I teraz ta droga powinna być tutaj za 1500, co nie? Od skrzyżowania do końca, tak, za 1500. Na razie mam 1000. I za dużo ziemi. No spoko, rozumiem. A więc ziemię wysypujemy tutaj. Jak tam moje pożyczunie? Dobra, jeszcze jedna się tylko musi spłacić. Fajnie. Tutaj troszkę ziemi jeszcze trzeba wysypać.
Wow. Tak. Tak. Dobra, tu zaraz będą pieniądze. Ten kawałek tutaj burzymy, bo nie jest tu potrzebny na ten moment. Dobra. Okej, czyli to będzie tutaj teraz poziom 4. Nie, poziom 3 tutaj będzie. A więc oznaczmy to, że tu zaczyna się nowa dzielnica. O, coś takiego. To jest poziom 3. Tak, przepisy. Tak, 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 tak. Podatki. Wzrost, 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 wzrost. Dobra. Usługi. Dobra. Tylko teraz jeszcze musimy tutaj ustawić, że tu mają być domy eko. Handel, jak już to eko. I klaster IT, jeśli jakikolwiek przemysł tu będzie. Dobra, jedziemy dalej. Mamy wolne miejsce na ziemię? Mamy! Więc wydobywamy tutaj jeszcze ziemi za... Tak, żeby drogę za 5 stówek wybudować. Dobra, coś takiego. Okej, dotąd musi być, tak. No i teraz musimy wyrównać ten kawałek tutaj. Za dużo ziemi. Bardzo dobrze w zasadzie. W zasadzie w sumie to bardzo dobrze, że tej ziemi jest za dużo, bo bardzo chętnie wysypię ją tutaj. Mniej więcej w takim obszarze ją wysypię. Mhm. I tutaj dzięki temu dam radę wcisnąć potem nowe budynki. O, komuś się podoba zakaz palenia. Bardzo dobrze, mi też się podoba. Ja też uważam, że palenie powinno być zbanowane. U mnie palenie doprowadza do takiego szału, szczególnie jak ktoś mi bierze i zaczyna mi palić pod nosem. Boże, jak mnie to denerwuje. Dobra, tu się nic nie włączyło, to dobrze. No, teraz ten ruch powinien być troszkę, chociaż minimalnie lepszy, minimalnie usprawniony powinien być, tak żeby tutaj takich potwornych korków nie było. A jak tam moje wysypisko?
25%, okej. Tu widzę, że udało się te korki zlikwidować. To mnie cieszy. Tu jeszcze widzę jakiś korek, ale to ja go zlikwiduję trochę taką chamską metodą, ale ono po prostu puszczę zjazd tutaj. No, myślę, że mieszkańcy mogą się trochę zdenerwować w momencie, kiedy to zobaczą. No, ale cóż, nic na to nie poradzę. Tu muszę przyznać, że tutaj ten zjazd całkiem fajnie mi wyszedł. Przyznaję, to chyba jeden z lepiej zaprojektowanych przeze mnie zjazdów, jeśli mam być szczery. Dobra, mamy znowu pieniądze, możemy wysypywać ziemię. Teraz musimy robić takie przerwy między kolejnym wysypywaniem ziemi, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy już nie będziemy musieli tyle tej ziemi wysypywać, bo nasz tort będzie już gotowy, to mam wrażenie, że możemy mieć całkiem spore dochody. Dobra, tutaj ładnie to wszystko wyrównać, o tak, i teraz bierzemy drogę trójpasmową. Łączymy to wszystko ze sobą, tak. Wybieramy część ziemi jeszcze stąd, żeby tutaj nic się już nie walało. Dobra. Teraz przemysł. Zakład produkcji z biomasy. Dobra, to jest coś takiego. Teraz tu musi... Oj. Tutaj 500, tak? Dobra. Widzę, że tutaj drobny problem z odpadami się pojawił, ale jakby tak wstawić tutaj centrum recyklingu, to by było całkiem spoko, bo nawet mógłbym wtedy zrobić coś takiego. Mógłbym to zrobić tak, tutaj i tutaj, taki obszar, o! I to pozwoli mi tutaj wepchnąć przemysł, a w to miejsce wciśniemy... To centrum przetwarzania odpadów. I będzie git. Dobra, przyjrzyjmy się teraz dokładnie, czy tutaj na pewno wcisnę ten zakład. Tak, dam radę, bezproblemowo dam radę go tutaj wcisnąć. Spoko, więc bierzemy, wyznaczamy, że tutaj ma być obszar przemysłowy. Dobra. Coś takiego. Przetwórstwo drewna. Nie, to będzie wschodni obszar przemysłowy. Oj. Dobra, mamy to. Wschodni obszar przemysłowy. Produkcja się rozkręca, a my zaraz będziemy mieli centrum recyklingu, dzięki czemu będzie można jeszcze więcej surowców tak naprawdę pozyskiwać. Bo jak wiemy, centrum recyklingu daje też minimalną tam jakąś ilość surowców, więc spoko. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze. Dings. Dobra, mamy to. Obszar przemysłowy zaczyna funkcjonować, zaczyna działać. Nie wiem, dlaczego te
te śmieciarki wyjeżdżają mi całkowicie gdzie indziej, a nie obsługują mojego obszaru przemysłowego. Halo, śmieciarki! Tam macie rzeczy do zbierania. Nie gdzieś za obszarem. W obszarze macie jeździć i zbierać. O, dobra, któraś tam przejechała i to ogarnęła, dobrze. Tutaj będzie mi teraz spamować o tą nową ziemię. Łącznie mój obszar przemysłowy przynosi mi straty. No. Przechlapane, co nie? Kiepska sprawa, powiem wam, kiepska sprawa. Ale żeby sobie to zrekompensować... To popracujemy trochę... tutaj, nad tym obszarem. 1740, okej. Page up. Tak. I tak. Dobra. Czy włączyły się gdzieś światła? No na bank. Oczywiście, że się powłączały światła, więc... wyłączamy tyle świateł, ile się tylko da. O kurcze. O kurcze. Ależ się światło włączyło. Widzieliście to? Masakra. Dobra. Tu przydałoby się tą ziemię potem wywalić stąd. I tu trzeba będzie zaraz zacząć wysypywać całą tą ziemię, tylko drobna sprawa. Dobra, tu jest ok. I tutaj też jest ok. W związku z tym cały ten fragment można zburzyć. Z racji tego, że mamy już poustawiane tego typu rzeczy. Takie jak na przykład to, gdzie jaka droga ma iść, więc wysypujemy teraz po prostu mnóstwo ziemi. Chwila, tu. O. Tutaj musimy też poprawić ten kawałek, bo trochę to tutaj syfnie wygląda. Co tu się dzieje? Budynki płoną, ser! Dobrze, niech płoną. Who cares? Ile to ten budynek mnie tutaj będzie kosztował? 20 tysięcy! Jaka drożyzna! Ile tu ma być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I przeciągamy tutaj wszędzie, że to jest ta dzielnica ciągle, jedna ta sama.
O, tak. Co, to światła się włączyły znowu? No, oczywiście. Dobra, wywalić wszędzie światła. Baraki. Wiecie, dla pracowników. Tak. Baraki dla pracowników. Wiecie, paradoks to jest szwedzka firma, a Szwecja to jest bardzo socjalistyczny kraj. I wiecie co? Kiedyś był taki socjalistyczny kraj, który już baraki budował. Wiecie? Był już taki kraj, w którym kiedyś rządziła Narodowo-Socjalistyczna Partia i oni też budowali baraki. Jak tam moje odpady? Kiepsko. Niestety, ale kiepsko moje baraki wyglądają. Znaczy, moje odpady wyglądają. Jak tam wysypisko? Opróżnianie zakończone, super. Czyli burzymy kolejne wysypisko. Bo jak wiemy, każde wysypisko nas kosztuje. Wow, a ja widzę, że odcinek jest wystarczająco długi. Tak więc, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. I ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie poprawimy na pewno tutaj ten kawałek oraz przymierzymy się do budowy poziomu 3, ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.